Film omawia aplikację konwertującą pliki LST dla maszyn firmy Trumf, przygotowane z poziomu oprogramowania TrueTops lub TrueTops Boost na inne maszyny firmy Trumf oraz na maszynę firmy Amada. Procedura konwersji polega na tym, że wskazuje się plik LST, który ma zostać poddany konwersji, i dla maszyn, które są zaznaczone jako aktywne w procesie konwersji, system dokona przygotowania programów dostosowanych do sterowań tych maszyn. No, ponieważ przedmiotem jest tylko konwersja na maszynę firmy Amada, wyłączymy konwersję na inne typy maszyn firmy Trumf i przykładowy program przeciągamy w obszar konwertera. To jest program na wycinanie pojedynczego arkusza na materiał blacha czarna o grubości 2 mm. W momencie, kiedy podświetlimy sobie maszynę, na którą ten program był przygotowany i naciśniemy ikonkę podglądu pliku LST, widzimy obraz arkusza i detale, które na tym arkuszu są wycinane. Aby wykonać konwersję, naciskamy przycisk Konwertuj, w efekcie czego w katalogu wynikowym znalazł się plik NC skonwertowanego programu. Jeżeli będziemy chcieli proces wykonać dla innego programu, podobnie jak poprzednim razem, przeciągamy go do okna konwertera. W tym przypadku wczytany plik jest tak zwanym pakietem produkcyjnym, czyli zestawem arkuszy, który to program będzie powodował wycięcie na maszynie laserowej większej ilości arkuszy, być może w różnych ułożeniach. Za pomocą przycisków można przeglądać, jakie programy w tym momencie, w tym planie produkcji się zawierają. Jest to konwersja na blachę nierdzewną o grubości 6 mm. Naciskamy, podobnie jak w poprzednim przypadku, przycisk Konwertuj. Następuje po kolei konwersja poszczególnych arkuszy. Zakończenie procesu sygnalizowane jest napisem koniec konwersji na ekranie. Jeżeli będziemy chcieli obejrzeć sobie wygląd któregoś z konwertowanych arkuszy, wyświetlamy go sobie poprzez naciśnięcie ikonki podglądu. Cofniemy się na jeszcze inny arkusz. Klik. Również jest pokazany obraz skonwertowanego programu. Proces konwersji praktycznie wymaga tylko i wyłącznie wskazania, jaki program ma być przekonwertowany. Dziękuję za uwagę.